ISIS. Mężczyzna zmuszony do wykopania sobie grobu przed ścięciem głowy. Kolejne straszne nagranie zostało zamieszczone przez ISIS w internecie. Tym razem widzimy na nim więźnia, który kopie grób, w którym zostanie później zakopany po obcięciu mu głowy. To kolejne z dziesiątek nagrań, jakie trafiają do sieci w ramach propagandy ISIS. Tych filmów jest już tak dużo, że ludzie stają się odporni i coraz mniej zainteresowani działaniami tej terrorystycznej organizacji. Niedawno zajęte też zostało syryjskie miasto Palmyra, w którym znajduje się wiele zabytków sprzed tysięcy lat. ISIS zapowiedziało, że nie zniszczy zabytkowych konstrukcji, w tym romańskiego teatru. Jednak podobno rozebrano tam już część słynnego kamiennego lwa z Palmyry. ISIS zniszczyło już setki historycznych miejsc na swojej drodze nienawiści.